Marianna Orańska, bohaterka opowieści zamkniętej w 12 odcinkach, to jedna z najbardziej niezwykłych kobiecych postaci w historii Niderlandów i ówczesnych Prus. Była córką Wilhelma Orańskiego, przywódcy gwałtownego powstania przeciwko Habsburgom i symbolu walki o niepodległość Niderlandów. Dzięki wyjątkowym zasługom jej ojciec został pierwszym koronowanym władcą Niderlandów, stąd Mariannie przypadł dożywotni tytuł królewny. W każdym z kolejnych odcinków ukazujemy inne aspekty życia królewny. Opowiadamy, jak duży miała wpływ na rozwój polityczny i kulturowy otoczenia. Opisujemy perypetie sercowe i relacje rodzinne Marianny oraz jej prywatne pasje i zainteresowania. Przedstawiamy również różne teorie i budzące kontrowersje opinie związane z Marianną Orańską, co, mamy nadzieję, pozwoli słuchaczom na uzyskanie pełnego obrazu tej niezwykle barwnej postaci. Odcinek 4. Małżeństwo Marianny formalnie przetrwało niespełna 19 lat. W rzeczywistości dużo mniej, bo zdrady Albrechta zaczęły się wcześniej. Mąż widział ją wyłącznie w roli kobiety rodzącej następców. Gdyby patrzyła przez palce na jego romanse, a nawet sama szukała kochanków, wszystko byłoby w porządku. Mogła zachować przywileje i status szanowanej małżonki, lecz obłuda była jej obca. Postanowiła postąpić wbrew powszechnie praktykowanej hipokryzji. W tym odcinku poznacie historię wielkiej miłości Marianny Orańskiej i dowiecie się o tragedii, która dotknęła kochanków. Czas miłości i smutku. Żeby zrozumieć, skąd w życiu Marianny Orańskiej pojawił się nowy mężczyzna, trzeba się cofnąć do roku 1844, czyli okresu, kiedy młoda, 34-letnia królewna niderlandzka była już od kilku lat w separacji z mężem. Separacja to jeszcze nie rozwód, dlatego mogła korzystać ze wszystkich przywilejów należnych żonie księcia. To też kiedy nie podróżowała, przebywała w małżeńskim pałacu i pojawiała się na królewskim dworze. Musiała być bardzo samotna, mimo że miała do towarzystwa damy dworu. Zapewne dochodziły do niej plotki o miłosnych podbojach Albrechta. Czuła na sobie pogardliwe lub pełne litości spojrzenie. Znosiła przycinki i złośliwości. Niegdyś na ojcowskim dworze w Hadze, kochana, szczęśliwa i swobodna, w Berlinie lekceważona, poddawana nieustannej krytyce i pozbawiona przyjaciół. W momencie głębokiego emocjonalnego kryzysu w otoczeniu Marianny pojawił się Johannes van Rossum. Był tylko o rok starszy od królewny i jak ona pozostawał w nieudanym związku małżeńskim. Nie byli sobie równi urodzeniem. Ojciec Johannesa pracował jako zbieracz ziół, a matka prowadziła niewielki sklepik w Hadze. Młodzieniec otrzymał staranne wykształcenie, lecz nie mógł znaleźć pracy odpowiadającej zdobytej wiedzy i umiejętnościom. Podczas służby w batalionie strzelców został odznaczony krzyżem żelaznym. Być może właśnie to sprawiło, że polecono go administracji niderlandzkiego dworu królewskiego. W roku 1844 Willem II, brat Marianny, przekazał go swemu szwagrowi, czyli Albrechtowi. I tak Johan van Rossum został lokajem księcia i tym samym trafił na służbę do jego pałacu w Berlinie. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zaczęła się miłość. Prawdopodobnie nie byłoby jej, gdyby nie osamotnienie Marianny. Lokaj, choćby najprzystojniejszy, to dla królewny tylko wykonawca poleceń. Nikt, na kogo się zwraca szczególną uwagę. Ten lokaj miał jednak cechę szczególną. Pochodził z Hagi i jako jedyny człowiek w otoczeniu młodej, tęskniącej za krajem kobiety, posługiwał się jej ojczystym językiem. Marianna szybko się zorientowała, że służący jest inteligentny i oczytany. Wpłynęła więc na Albrechta, by mianował Johannesa opiekunem jej biblioteki. Potem został koniuszym nadzorującym pałacową stajnię w Kamieńcu, a jeszcze później osobistym sekretarzem Marianny. Kiedy zaczęła się miłość? To wiedzieli tylko oni. Na pewno bardzo dbali o pozory. Marianna już przestała walczyć o Albrechta, ale wciąż formalnie była jego żoną. Przedwczesny skandal mógł źle wpłynąć na decyzję sądu i przyszłość młodej kobiety. Kto zrobił pierwszy krok?
raczej ona. Mało prawdopodobne, by lokaj, bibliotekarz, a nawet koniuszy ośmielił się dotknąć królewny, jednoznacznie okazując pragnienia. Zaszła w ciążę krótko przed orzeczeniem rozwodu. Kiedy przestała być żoną księcia Albrechta, poczuła się wolna i niezależna. Dowodzi tego jej dalsze postępowanie. Marianna, chcąc uniknąć drwin i potępienia społecznego, przybrała tytuł hrabiny von Zeitenberg od swojego majątku w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie. Opuściła nielubiane Prusy i wyruszyła ze swoim małym dworem i Johannesem van Rossumem w podróż do Włoch. W Cefalu na Sycylii, 7 miesięcy po uzyskaniu rozwodu, przyszedł na świat Johannes Wilhelm, największa miłość Marianny, kwiat jej życia. Wbrew powszechnie panującemu wówczas zwyczajowi oddawania dzieci ze związków pozamałżeńskich na wychowanie nieznanym rodzinom, Marianna postanowiła zatrzymać Wilhelma. To nie tylko wyraz wielkiej odwagi i buntu, ale przede wszystkim bezgranicznej matczynej miłości. W 1855 roku kupiła synowi zamek Reinhardthausen, pięknie położony wśród winnic nad Renem, w części Niemiec dalekiej od pruskich wpływów. Podjęła też zwieńczone sukcesem starania, by Wilhelmowi nadano szlachecki tytuł i nazwisko, bo tylko to uprawniałoby go w przyszłości do dziedziczenia majątku. Z woli księcia Nassau, syn Marianny i Rossuma, otrzymał tytuł barona von Reinhardthausen. W zamku Reinhardthausen u boku ukochanego partnera i z dzieckiem spędziła prawdopodobnie najszczęśliwsze lata swego dorosłego życia. Okres ten trwał niespełna 6 lat. W 1861 roku Johannes Wilhelm rozpoczął naukę w szkole z internatem w Dauborn, kierowanej przez pastora Wilhelma Fellera. Uczył się angielskiego, francuskiego, łaciny, ale również takich przedmiotów jak historia, przyrodoznawstwo, matematyka i gra na fortepianie. Krótko przed Bożym Narodzeniem, po blisko 3 miesiącach rozłąki, Marianna odebrała Johannesa Wilhelma z internatu, pragnąc spędzić z nim święta. Tuż przed Bożym Narodzeniem chłopiec zachorował. Z początku wydawało się, że to tylko przeziębienie, jednak wysoka gorączka nie mijała. Wezwany lekarz stwierdził szkarlatynę, chorobę wówczas w zasadzie śmiertelną. Johannes Wilhelm zmarł 25 grudnia 1861 roku o godzinie 20:15. W świadectwie zgonu nie wpisano ojca, a tylko syn pani królewny Marianny Niderlandzkiej. Marianna znalazła się na dnie rozpaczy. Ja, która zajmowałam się nim do ostatniego tchnienia, nie mogłam przyjąć prawdy. Jednak to się stało, a pustka, która po nim została, wypełniała mnie coraz bardziej. Pamiętam ból i tęsknotę, kiedy wyjechał do Dauborn, a teraz rozumiem, że to było tylko przygotowanie na to, co nadeszło. Mimo wszystko, mocno wierzę, iż jest on obok, a ja muszę poddać się woli boskiej. Bardzo mi przykro, że pana już nie zobaczę, szanowny panie proboszczu. Wspomnienie spokojnych, wesołych dni w Dauborn zachowam mocno jak drogi klejnot i jak wszystko inne, co wiąże się z mym kochanym dzieckiem. Teraz Wilhelm jest tam, gdzie pan Bóg, a drogie ciało spoczywa blisko jego ulubionego Reinhardthausen. Kiedy patrzyłam na pochówek i słuchałam mowy proboszcza, czułam taki ból, jakbym spadła z nieba wprost na ziemię. Wiem, że muszę wierzyć, iż Bóg postąpił słusznie, by cierpliwie i bez szemrania znosić odejście mego ukochanego syna, lecz nie jest to łatwe. Pewną pociechą były listy od mego syna Albrechta, który pisze, że dzieli mój ból. Niemal w rocznicę śmierci Wilhelma pisała: Bila woda, 20 grudnia 1862 roku. Minął rok, odkąd otrzymaliśmy okrutny cios, a rana po nim pozostała, jest świeża, jakby dzisiaj zadana. Czas nie wypełnił pustki po utraconym dziecku, moim Johanie. Wolałabym najpierw sama zamknąć oczy, a zamiast tego on podążył przede mną. Lecz nie skarżę się, bo memu dziecku oszczędzono bólu rozłąki. Żyję teraz wspomnieniami o tych 12 latach, kiedy byliśmy razem. W tej chwili mogłabym umrzeć spokojnie, lecz pragnę wykorzystać czas, który mi podarowano.
Potrzebuję go, by zrobić tyle dobra, ile tylko mogę. Tragedia, jaką była śmierć 12-letniego chłopca, wywarła ogromny wpływ na księżniczkę. Ku pamięci syna, Marianna ufundowała dla tamtejszej gminy protestanckiej w Erbach kościół, w którym został pochowany. Jej partner i ojciec Johannesa Willema, Johannes van Rossum, umiera na gruźlicę w Erbach w 1873 roku. Marianna zwraca się wówczas do rady parafialnej o pozwolenie na pochowanie go w krypcie kościoła razem z synem. Ale rada, z uwagi na nieuregulowany związek zmarłego, był również żonaty, nie zgadza się na to. Stąd Marianna zdecydowała o pochowaniu Rossuma na cmentarzu publicznym w Erbach, w pobliżu zamku Reinhardthausen. Po śmierci Rossuma w liście do dyrektora gimnazjum w Dillenburgu podwójnie osierocona Marianna pisała: Maj 1873 rok. Pociesza mnie myśl, że on, znużony pielgrzym, który musiał się zmagać z tak wieloma trudnościami, w mych ramionach cierpiał i dokonał żywota. A ja do ostatniego tchnienia mogłam mu pomagać, także ostatnią posługę, ostatni zaszczyt okazać mu mogłam. Nieformalny związek królewny z Johannesem Rossumem trwał nieprzerwanie 28 lat i miał oparcie w głębokiej miłości, przyjaźni i zaufaniu oraz wspólnym zainteresowaniu sprawami religijnymi. Niestety dla wielu dobrze urodzonych oboje byli wyrzutkami, ludźmi godnymi potępienia, gdyż odważyli się żyć zgodnie z tym, co dyktuje serce, zamiast trzymać się narzuconych zasad i reguł społecznego podziału. Marianna Orańska umiera 29 maja 1883 roku. Ostatni okres życia księżniczki jest już zupełnie inny niż wcześniej. Zarówno dwór pruski, jak i holenderski pod wpływem jej działalności charytatywnej doceniają jej zasługi. Krótko przed śmiercią, z okazji urodzin, odwiedza ją w Reinhardthausen król Holandii Wilhelm III wraz z małżonką. 1881 rok. Marianna zostaje zgodnie ze swoim życzeniem zawartym w testamencie pochowana u boku Johannesa van Rossuma. Na dworze holenderskim i pruskim zostaje ogłoszona oficjalna tygodniowa żałoba, a komunikat o śmierci Marianny jest odczytywany we wszystkich kościołach protestanckich w Holandii i Niemczech. Spadkobiercą, ordynatem, zostaje ogłoszony jej najstarszy syn Albrecht, który zostaje też właścicielem dóbr w Wartburgu i Reinhardthausen. To on organizuje pogrzeb i urządza miejsce pochówku. Z uwagi na fakt, że matka była arystokratką i członkiem rodziny królewskiej, ułożył tablicę nagrobną tak, jak dzisiaj ona wygląda, bez uwzględnienia Rossuma. Byli jedynie przez całe życie w związku partnerskim. Nie było tutaj z jego strony żadnej pogardy dla matki. Matkę, jak wiemy z listów, bardzo szanował i kochał. Seria podcastów powstała w ramach projektu Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Głównym celem tych funduszy jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.